Siema, siema, jestem Ryan Gplay, to jest koniec z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną są oczywiście widzowie na czacie oraz Krzysiek tutaj ze mną również występuje. Cześć. Siemanko, witam. Do niego oczywiście mam trzy linki w opisie, warto zajrzeć, myślę, bo Krzysiu też działa sobie YouTube, Twitch i tak dalej, więc wpadajcie. A dziś akcja fajna, ale zanim to nas zastąpi, jest w sensie fajna, taka oklepana, ale zanim to nastąpi, też dużo zmian. Słuchajcie, kupiliśmy w końcu sobie tutaj, to pole tutaj. Oczywiście pole za moje pieniądze, nie za te z młodego rolnika. Jest taka tutaj łąka, urosła sobie, znaczy taka łąka tu jest, tu zostało taki kawałek pola. I teraz tutaj mamy normalny dojazd na tamtą drogę, także fajnie. Ale co się jeszcze zmieniło? Słuchajcie. Remontów, ciąg dalszy. Tu przedstawię sobie plan, i belki poukładam już sobie. Więc tu będziemy ogólnie szli w rozbudowę po prostu, nie? Jak coś. Także to się, taki plac się po prostu przyda, to pole sobie zostanie i spoko, nie? Co dalej z rozbudową? Słuchajcie, oczywiście jak mówiłem, będę sobie te wszystkie budynki odświeżał, jak widzicie, tak to teraz wygląda. Oklejamy sobie powoli to wszystko tym tutaj styropianem. Mamy trochę też takiej, powiedzmy, jakiegoś kleju zrzegniętego, chłopaki dopiero poszli na przerwę. Także na dzisiaj tyle, wieczorkiem pewnie jeszcze tutaj dokleju parę ścianek. Ogólnie powiedziałem, że żeby robili wszystko na raz, żeby się nie pierdzili, tylko róbcie po kolei wszystko, bo firma jest dosyć spora. Oni tu dosłownie wpadli na kilka godzinek i tyle ogarnęli. Także lecą z wszystkimi budynkami na raz. Jak myślę, się wszystko skończy już, no to wam pokażę już, jak będzie to otynkowane, bo raczej nie będę wam pokazał, jak wygląda całość, bo kolejnym razem się widzimy za miesiąc w naszym farmingu, bo mamy 1 lipca, a my się zobaczymy dopiero w sierpniu. Także sporo nas czasu minie, bo dużo rzeczy zostało nam do ogarnięcia, czyli wiecie, prasowanie, zbożenie tych belek i tak dalej. Dzisiaj też tym właśnie się będziemy zajmować. No i jak coś to... to zobaczcie sami, nie? Więc dajcie znać, co się o tym pomyślę. Czy to jest spoko w ogóle według was, remont tych całych zabudowań i jakie też kolory chcecie potem widzieć. Bo przypomnę, że będziemy ściągać sobie ternić i kłaść blachę, nie? Dobra, myślę, że to chyba tyle. Nie ma więcej tutaj mówić. Ogólnie oczywiście steropian od Riotico cały czas używamy. Także akurat się palety skończyły, arkusze. Ale trudno. Dobra, Krzychu, to co? Ty jedziesz ten. Odczepić tutaj, choć ten cataś odczepię. Spoko. I ty pojedziesz sobie tam prasować, nie? Zaczepię też ci tego. Zaczepię ci również praskę. To co, na razie chyba tu podziałasz na chacie. A jak ktoś to potem pojedziesz tam na to 50-50 pole, nie? Spoko, spoko. Wiem gdzie. Takie budowanie z gry to mod? Jak myślisz? To ani jedna, ani druga, ci tak powiem, nie? Ale ocieplamy sobie oczywiście, dobra, dawaj. Także na dzisiaj taki odcinek trochę fajny, bo... O, podczepię wszystko. Taki trochę pokazowy, trochę tu się... O, uciekam. Trochę się tutaj pozmiało, ale myślę, że tak ogólnie bardzo spoko to wyszło, nie? Dobra, także zapalamy sobie. Okej, okay, wszystko na spoko, tu jest tak. Aha, a więc to dobra, w sumie pojadę sobie od razu Masajem. Powiedziałem Masajem, żeby sobie posadzić przyczepę tam. A jak coś, to potem będę już mógł sobie... będę już mógł sobie tam kosić kombajnikiem, nie? Czy mam plan, jak tam wypracę go robić? Tak, będę pewnie go ogradzał, nie? Na pewno będę go ogradzał, tylko póki co mamy, wiesz, tak, dopiero co go kupiliśmy. Jestem sama łąka, więc jeszcze wszystko się powoli dzieje. Na pewno dużo zmian będzie przy okazji sierpnia, kiedy będziemy już mieli wszystkie budynki otynkowane, ocieplone. I wtedy będę mógł właśnie już kłaść jakąś fajną... Ten sobie wejdziemy, jakąś fajną strukturę na to i wymieniać też powoli dach. Myślę, ale ten Masaj ma fajnie, tylko że wiem, że w update'cie będzie ta kamera poprawiona, bo trochę jest za wysoko, przez co siedzi tak, nie? I się nic nie widzi. No, także spoko. Dobra, ten sobie pojedymy. Ruchu nie włączymy holicznego znowu, ale to trudno. Dobra, na razie sobie hatuję stanę nawet. O tak sobie stanę i sobie to będę oczywiście sypał potem. Dobra, gasimy. Teraz sobie przejdziemy szybciutko do kombajnu. Ten polecimy. I zaczniemy oczywiście kosić. Są to ostatnie właściwie odcinek ze żniw. Bardziej zależało na tym, żeby wam po prostu pokazać, co się dzieje aktualnie z gospodarstwem, jak ono wygląda. No i że te prace remontowe tutaj trwają bardzo konkretnie. Pojedziemy stędy, nie? No, także... 22 koła ogólnie kosztował mnie to pole. Kupiłem je, zrobiłem sobie tutaj taki placek. Przekazać mamy fajną tutaj drogę. No jak coś, to też naokoło nie musimy jeździć, tylko normalnie tędy. I tu będziemy sobie też jakieś rzeczy stawiać kolejnie. Na pewno zobaczycie już niedługo coś fajnego. Mianowicie będę też starał się o postawienie silosu
takiego zbożowego i konkretnie wiecie, sypać w tamtą starą naszą żmijkę, sypać sobie z tej pszenicy, a tutaj sypać jęczmień, nie? Więc będzie różnie i oczywiście z każdym kolejnym dostawionym silosem będziemy to mogli kolejną uprawę sypać, nie? Więc na razie mam to bardzo pomieszane, ale potem będę starał się myśleć realistycznie, żeby trzymać jedno i drugie, nie? Masz 70 tysięcy punktów na kanale, no to zarobił się Luxonics, bardzo fajnie. Więc no dużo ogólnie tutaj osób gdzieś tam sobie, jak ogląda ten kanał na Twitchu, to właśnie tych punktów sobie trochę gromadzą, nie? Ci ludzie. Dobra, tu ogólnie chyba się będę tego zagajnika pozbyło, wiecie? Bo on fajnie wygląda, ale trochę mi tutaj sami wkurza. Sami tutaj wkurza, więc chyba będę musiał go tutaj ogarnąć sobie, nie? I go po prostu wyciąć, dobra. Mamy fajnie, wszystko. Nie wiem, czy w ogóle paliwa starczy, a nie, myślę, że starczy. Dobra, włączymy sobie od razu na pokos słomy. O, tu nie dokosiłem jeszcze. Przy tym, a tam chyba krzaki były albo coś, to może dlatego sobie wiem. Siema Kasper, witam serdecznie. Ogólnie teraz nagrywam odcinek coś, więc możesz się tutaj przywitać. Ludzie, którzy dopiero wbili. Okej, okay. Ty Krzyku, wiesz, jak ktoś teraz odcinki są tak między po pół godzinki, nie? Mhm, Sonic. No bo dzisiaj mieliśmy odcinki po 20 minut, ale były codziennie, a teraz, że teraz w tygodniu to trochę robię dłuższe, nie? Siema Mikołaj, siemaneczko, cześć. Nie, co żeś dodał do tej kiszonki, że te sarny tak biegają po niej? Co się stało? Co do kiszonki dodałeś, że tak sarny po niej biegają? Nie rozumiem, o co ci chodzi, jak to? A, że na pryzmie? No. Właśnie, w ogóle ta pryzma okazało się, że chyba nastanie na drugi rok, wiesz? I w tym roku nie będziemy robić kiszonki, więc zakup twojej maszyny totalna głupota, bo tylko raz ją użyłem. Ale to dlatego, że po prostu mam mało krówek i będę chciał po prostu dokupić sobie więcej krówek, a jak to zrobić? No oczywiście stawiając samą oborę, więc będzie nowa obora, ale za pieniądze jeszcze najbardziej moja, a nie z dopłaty jakichś dofinansowań. Także coś tam będę sobie stawiał. Mam fajny pomysł na coś nowego, ale raczej postawimy w zimie, żeby... No zimie tak się skipuje zwykle, więc na wiosnę będziemy mieli właściwie oborę, nie? Także zobaczcie, co to będzie. Ogólnie tak, miałem robić nowe gospodarstwo, kupować sobie jakieś nowe działki i budować je od zera, ale uznałem, że jednak spoko pomysłem będzie, kiedy po prostu będziemy to gospodarstwo modernizować, nie? Bo jednak duże miejsce to się nam zrobi i zawsze będzie fajny placyk tam z tyłu właśnie, więc zobaczcie niedługo, będziemy coś stawiać fajnego, no mam nadzieję, że mu się spodoba ogólnie, nie? A, jak coś też pamiętać o tym, żeby wpadać na Twitcha, bo od 16.22 streamuję sobie od poniedziałku do piątku. Na Twitchu właśnie robimy tam między innymi mapę, czyli szpakowo, oraz no nagram ten odcinek, nie nawet dzisiaj, także warto sobie gdzieś tam zajrzeć i sprawdzić, co się tutaj dzieje. Ej, na jednym przejeździe widzę on 25%, nie wiem czy zrobię kółko, ale fajnie było to kółko zrobić. Tam widzicie, jest jeszcze nowy teren, który jest przez nas niezbadany, jak chodzi o plony. Ja to dzisiaj bym chciał właśnie ten teren tam zbadać. Kurde, no dobra, zaryzykuję to kółko zrobić dookoła, bo się inaczej nie zrobić kółka niż dookoła. Ale spróbujemy, nie? Może tak tutaj by się fajnego udało ogarnąć, nie? Tak jest. Pozdrawiam oczywiście YouTube'a, siemaneczko, wszystkim tak. No, więc jest odcinek już w sumie 70 chyba... trzeci albo czwarty? Chyba trzeci to jest. Tak, 73, dokładnie. No, więc coś tu się nie, o, jakby nie było dzieje. Jak też wam mówiłem, ktoś tam właśnie pisał mi, czy będę tego sobie udostępniał. No i jak mówię, napisałem też w komentarzu, ale powiem też tutaj wam na odcinku. Chcę sobie udostępnić na setny odcinek. Niestety nie będziecie mieli tych budynków, co ja to mam i tak dalej, no bo samego sobie po prostu wam daję. No bo budynki są oczywiście edytowane przeze mnie w plikach. Sam też musiałem się Krzychowi uploadować wszystko, żeby to w miarę jakoś poszło. Ale myślę, że tak git. I co, mam 21 ogólnie marca, jak to nagrywam, czyli dzisiaj miał premierę datek Go Veil Pack. Jeszcze na tym nie grałem, ale nawet nie wiem, czy w ogóle będę grał, bo w sumie ciężko mi powiedzieć, czy zagramy na tym Go Veil Packu na naszej serii. Może gdzieś tam w przyszłości, jak coś się będzie działo więcej, jak się to bardziej rozbudujemy, ale no nie wiem, nie? Zobaczymy to wszystko, co to się będzie działo, nie? Imo sam safe lepiej? Tak? Sam safe lepiej, tak? No to spoko, nie? Bo w sumie co, no jak chodzi o te wszystkie rzeczy, to mam dużo to akurat przerabiane, nie? Maszyn na swoje, jakichś budynków na swoje, także no. Jakoś tam to leci. Widzę, Krzychu jedzie MDZ-cikiem. Tak, zmierzam już do ciebie. Bardzo fajnie. W ogóle tak ogarnąłem, że w ogóle tamtej przyczepy używamy, tamtej drugiej, nie? Miałem sobie zapinać tę przyczepę pod tamtą, ale chyba jednak trochę to odpadnie ten. No ale wiesz co, chyba tam można poczepić, bo tu będzie jeszcze jeden zestaw na pewno, nie?
Jak już tutaj mam 4200, a dopiero kółko zrobiłem, to myślę, że spokojnie można by tam jeszcze pojechać i podczepić. Byłbyś taki mi pojechał tam po tamtą przyczepę jeszcze? Mogę skoczyć, nie? No, nawet podczep tak ma tam będzie otwartymi burtami, ale tak ktoś tutaj na polu już się te burty. A to Masajkiem będę tam jechać tym? Tak, Masajkiem, no powiedz, bo no, ja w sumie zapomniałem o tym podpiąć, a to będzie bardzo dużo tego, nie? To wiesz co? A dobra, jedź, no. Patrz, albo czekaj, ja ci jednak wysypię to trochę. Jak usiedziesz na gospod, to raz odwiedziesz, nie? Czekaj, o, tak się ci postawię. Ło! Nie wiem, czy ty zajedziesz, ale powinien zjechać chyba, nie? O, na styk sypiesz, już od pandeki się odbija. Patrzcie. Odbija się, no. Dobra, niech się sypie. Wysypię, może trochę podjadę, wiesz, jednak czekaj. O, dobra. Zachowam trochę te reszki tego realizmu. Chyba wygrałem, bo byłem w sądzie, a nie chodzi o rentę ZUS. Okej, dzięki za info, nie? Czy będzie jakaś arena szpakowie? No oczywiście, że tak. Dobra, dzięki. Dzięki bardzo. Spoko. Oczywiście, że arena szpakowie jakaś powstanie. Ale wiesz, do tego jeszcze bardzo dużo czasu, nie? W ogóle kolejna work in progress wam rozwali, myślę, web, bo dużo się zmian zadziało na mapie. I dużo też takich informacyjnych rzeczy, nie? Symulowanie farmy, no. Dokładnie. Więc, no mówię, dużo zmian na szpakowie, ale to o tym na szpakowie, nie? Będzie work in progress, co się zobaczy, co się dowiecie, wszystko co jak, nie? Powiedz, Krzysiu, jak tam u ciebie? Co się u ciebie dzieje aktualnie, bo też teraz stream prowadzisz? Tak, zgadza się. Streamujemy na dwóch platformach na raz, na YouTube i na Twitchu. Także Krzysiu tutaj leci na ostro. Ja ogólnie rozkmiałem. I może, nie wiem, może jeszcze nie powiem, ale kto wie, czy od kwietnia coś podobnego mnie na kanale nie będzie, nie? Za u ciebie. Jestem aktualnie na dobrej drodze do załatwiania wszystkich spraw prawnych, że tak powiem. I być może będzie robione tu i tu, nie? Ale zobaczymy, to jeszcze... na razie nic nie obiecuję, bo może być, że nie, nara, nie? Ale... Zobaczymy. Zobaczymy. Także no, ogólnie dziękuję za też takie miłe przyjęcie poprzednich odcinków. W sensie, nie wiem czy jakiś algorytm coś takiego, ale bardzo się dobrze obejrzały, więc dziękuję wam za to, że jesteście i oglądacie, bo mi oczywiście bardzo miło z tego powodu. Siły nie mam, żeby tej przyczepy otworzyć, żeby mi się wysypało, wiesz? A, zaraz ci dam siłę, poczekaj. No. Jadę tylko do końca pola, dobra? Spoko. I zaraz tam ci ten udostępnię taką tajemną moc. O, czekaj, w sumie to nie dostę... Trochę kawałek mam do tego, że tam dojechać, także... Poczekaj, to trochę muszę ci kawałeczek. O kurde, dobra. Trudno, jakoś sobie potem poprosuję to. Już ci się daje tę moc. Masz tę moc. Tak samo jak to na YouTube się nazywa. Krzychu. Już ci daję, czekaj. Ci tak, daj... zgadza się. Trzymaj. Jesteś kierownikiem teraz, awansowałeś. Dobra. A tu sobie zajeżdżam. Trochę naokoło tak to leci, ale no fajnie. To w ogóle pole ma fajny potencjał po to, żeby chciałem się jeszcze bardziej rozwinąć. Bo to jak widzicie ten las jest taki ciekawy. I oczywiście co, no ten las możemy sobie też powoli gdzieś tam kupić i gdzieś na to pole przesuwać, nie? W bok. Ale chyba z tym polem akurat zostaniemy tak jak jest na dłuższy czas. I będę myślał o tym, że raczej kupować inne pola, nie? I łączyć je razem. Na najbliższą taką... Najbliższym takim polem może być właśnie ta 54, nie? Który bardzo dobrze wygląda. Jakby tam połączyć właśnie z tamtym poletkiem, no to mega by to mogło oddawać, nie? Tylko tam jest problem z tą drogą tutaj, nie? Bo z tą drogą byśmy za bardzo nie mogli przejeżdżać, każda droga jakoś się zlikwiduje, nie? To też może by miał jakiś sens. No nie wiem, zobaczymy, nie? Wiesz czemu Krzyś się dzisiaj przywalił? Kiedy tak było? Krzyś, przywalił się do mnie? A kiedy się do ciebie przywaliłem? Nie wiem, co się tutaj gadają. Ja też nie wiem teraz, o co chodzi. Jakieś fake newsy chyba lecą, mocne. Dobra, to widzę, że mam... ogólnie przejechałem sobie już dookoła dwa razy. I w sumie wiesz co, jak przyjedziesz tutaj na ten... Na to pole z gospy. To chyba ja siądę sobie do tego, do MC-ta, nie? A ty mnie jesteś tylko kosił. Jak ty wolisz, nie? Nie wiem, postawisz tutaj gdzieś MF-a na polu raczej i dookoła będziesz jeździł na spokojnie i tam będziesz sypać, nie? Spoko.
No, także sporo tego idzie. Słomy akurat tam będzie dużo potrzeba, także pracujemy wszystko. A z, raczej z kiszonką, czy no z kiszonką, z belkami tamtymi z drugiego pokosu chyba zrobimy sobie porządek i trochę je sprzedam, wiecie? Oddam jakiemuś sąsiadowi albo coś, bo nam na razie nie potrzeba. Krówek mamy tak, że tak powiem, na zapas, także... Na luzaku, gdzie ty jesteś już? Ja ten podczepiam, szczepę dopiero, a, wiesz, okay. Bo wysypywałem. Dobra, to pojedziesz pod las, okej? Okay? Jeżeli mnie czekał, to od razu zrobię kolejny, kolejny kurs, nie? Znaczy nie no, Jacob, młodego rolnika już robiliśmy przecież, nie? I mamy też starego młodego rolnika, kasę odebraną, widzicie, ciągle mamy na koncie. Ogólnie to tak, a właśnie, jeszcze o nim mówiłem. Chcę wyznaczyć, przeznaczyć około 40 tysięcy na remont tych, wiecie, całej chaty, wymianę dachu i w ogóle, znaczy no, budynków całych plus domu. No i ten, i to będzie 40 tysięcy i zostanie nam jakieś chyba... 20 kilka tysięcy na zakup silosów. I akurat mam takie fajne silosy, które spoko się nadadzą do tego. Więc będziemy mieli też takie silosy, że wiecie, stojące ze rzymiką normalną, a nie jak to jest z tym, że trzeba cofać cały czas i trochę się tym bawić. Także myślę, że to będzie spoko, nie? Ogólnie, także postawić sobie drugi silos i będzie fajnie, ale jak jeszcze to zobaczycie niedługo. Myślę po żniwach, nie? Bo na razie tak sobie sypiemy, ale to potem zobaczycie co i jak, nie? Także, no myślę, że się spodoba raczej, nie? Dobra, jak to się... Ty, w sumie już prawie drugie kółko zrobiłem. To chyba trochę słabsza klasa gleby była. Bo on dopiero 87%. Okej, to już tak sobie zajdziemy. No to możemy się ten zamienić, bo już podjechałem tutaj sobie, nie? Tak? Tym mostekiem. Wiesz co, ja zaraz sobie podjadę. Weź tak jakoś tam miar na środek, na przykład pola. A nie, tam jesteś. To no, dawaj, no. Podjeźdź na drugą stronę, okej? Okej. Albo ten róg może... No dawaj ten róg się wysypiemy. Bo ja tu mam ten, jeszcze trochę... Albo dawaj, w biegu się wysypiemy, panie! Macie, no spokojnie. Teamowo zrobimy to. Tak. Paliwo? Ale co, paliwa się starczy, on ma bardzo duży zbiornik, nie? Kubuś po 8, sioneczko, dzięki za followka. To jest akurat duży zbiornik, więc to nie powinno być problemu z tym, nie? Ty, ja powiem 98%, podjeżdżaj w miarę szybko. Podjeżdżam, spokojnie. Blondekę odpinaj, ty, co? Dobra, sypię na tył. Sypię tam na spokojnie. Czyżeś burt nie założył? Założyłem! Dawaj naprzód, ale jeszcze jedne! Ale zamknięte, otwarta była, to musiałem choć na szybkiego ją zamknąć. Aha, okej. Okay. Ej, nie? Dobra, czekaj, panie, co ty robisz? Czekaj, ja 8 na godzinę jadę jak coś. Otwórz plandekę tam w tej dużej. Ależ wysypał zboże. Ja pierdolę. Nie mogłem! Ty umiesz 8 na godzinę ustawić tempomat, czy ty nie umiesz? A, tempomat! Nie, no chłop. No takie rzeczy mamy w tym? Dobra, 8 mam. Ogólnie to ten. Ogólnie to... Nic nie umie. Ale realnie, Krzysiu, no Krzysiu tak. Ogólnie gramy na kolonii, nie? Cały czas. To jest podwórko kolonisty, serio się nazywa, nie? Dobra, fajnie w biegu wysypane. Okej, okay, co, cofnę sobie jeszcze tutaj. Dobra, to masz kombajn, ja ci zostałem go. Ty, a jak teraz zmienię przykład tutaj ludziska... No gdzie jedziesz? Stój! A jak zmienię przykład teraz ludziska tutaj, żeby dać wyższe burty, to będzie okej, okay, czy nie da rady już? Czy się zboże usunie? Jak to wygląda? Dobra, zagramy realnie. A, nic się nie stanie, okej, okay, no to dobra. To ci się zmienię, poczekaj. Okej. Okay. O, i git. Kiedyś to było tak, że się usuwało wszystko, nie? Kable potrzebne. Zgasił chociaż MF-a? Nie zgasił. Nie zgasił. Tragedia z nim jest, dobra. Idziemy pracować. Nie usunie się, no i fajnie, kiedy właśnie coś usuwało, tego się wołam, nie? Mas, stara technologia, to jest ta maszyna. O, belkę nakręcił i nie puścił, popatrz co za chłop. No żeś mi kazał na szybkiego tam pojechać, a i co? No tak, na szybkiego nie do końca, no ale dobra. Niech będzie, niech będzie. No to pójdzie spokojnie, czwórko chyba mogę próbować, nie? A nie, to jest MTS, to tak, on ma bieg jak w tirze, nie? Także to mogę spokojnie pracować co na szybkości. No więc dzisiaj trzeba się sobie poprosujemy, to Krzychu bardzo ładnie sobie kosi. I jest to jedna z naszych ostatnich pól właściwie, można powiedzieć, bo zostało nam jeszcze takie malutkie kawałeczek koło mleczarni. Ale to zobaczcie niedługo też co jak. Propos te same mleczarnie, ogólnie ludzie myślałem, że można by też w sumie zainwestować jakąś produkcję.
czegokolwiek. Tylko właśnie nie wiem, czy to jeszcze nie za wcześnie na takie rzeczy. Gdzieś tam powiedzmy bardziej pod koniec tej serii można by kupować jakieś właśnie młyny swoje i tak dalej. Bo jednak posiadanie własnego młynu to jednak jest dużo, nie? I właśnie nie wiem, czy tak robić to. Tak, MF na wyciągnięcie gospodarstwa został wzięty za młodego rolnika. Także kasy, powiem szczerze, myślałem, że starczy mi tak z zapasem. Okazuje się jednak, że muszę wyliczać wszystko. I niestety, ale chyba będę musiał do pokrycia dachów brać trochę gorszą ekipę, bo jak to się mówi, storpiany trochę do mnie zdarli strasznie. Miało być tanio, jednak nie jest. No i chyba będę musiał chyba sobie tej jakoś tańszą ekipę ogarnąć po prostu, żebyśmy mogli w ogóle wykończyć te chaty, nie? Znaczy te budynki. Chociaż sobie co mi szkodzi też jakby za własne pieniądze zrobić, nie? Bo można zrobić tak, że jakby wykazać 100%, ale jeśli mi jakiś czas na przykład zabraknie, to mogę też ze swoich chyba użyć, nie? Nikt mi jakby nie broni. Albo materiał kupić za młodego rolnika, a zarobić znajdziesz za swoje zapłacić, nie? A nawet byłoby tak lepiej, nie? Wiesz, jeszcze się tam coś pod stałem rzuci? Realnie? A co nie? Nierealnie? Już zaprosujemy teraz tu, a Krzychu tam sobie robi ten? Kosi? Bardzo realnie. Elegancko. No, oczywiście, że tak. A, no i co? To kukurydza, która tutaj rośnie, będzie oczywiście na ziarno, nie? Także... także spoko, bo gdzieś tam ten pewnie pszenicę przesypiemy z jednego zboża, z jednego zboża do drugiego. Tam tego nowego już jak będzie stał. A kukurydzę damy sobie tam, bo kukurydza będzie mało używana, a raczej też jej tutaj dużo nie sypnie z tego, nie? Więc wiecie. Siema Łukasz, siema, witam, pozdrawiam również. Fajnie, że wpadłeś na odcinek. Nie wiem, czy to się wyrobi z tym, chyba nie wyrobię się. Okej, okay, w miarę to się udało. Jeszcze zbieranie tych belek na dzisiaj czeka. To już będzie jakaś udręka. Ja też, jak mówię, nie będę wam robić odcinka ze zbierania belek. Po prostu dla was tak, że mamy dzisiaj żniwa. Kolejnym razem się spotkamy, jak już będzie sierpień i po prostu dużo skipniemy, bo dużo się na razie na tym gospodarstwie, nie chcę też tak pokazywać wszystkiego, bo no to trochę bez sensu, nie? Dlatego spotkamy się, jak mówię, z wami już na sierpniu i tam konkretnie zobaczycie, jakie zmiany nadeszły. No i wspólnie zadecydujemy, jaki kolor będzie domu i zabudowa, nie? Myślę, że raczej chcę zrobić taki sam, nie? Domu i zabudowań. I raczej właśnie myślę nad jakimś, nie wiem, jakąś zieloną blachą. I powiedzmy jakimś, nie wiem, na przykład żółtym tynkiem, nie? Albo takim beżowym tynkiem, nie? Żeby to jakoś fajnie wyglądało. Zobaczymy też, nie? Kiedy dla Grega dasz moderatora, bo się pyta? To niech się pyta, nie? Greki moderator. Upadek kanału już jeszcze gorszy niż teraz, nie? Okej, okay. Fajnie. Dzisiaj ogólny odcinek fajnie treściwy, dużo prac, że tak powiem, wykonamy, bo i prasowanko i tam wykosimy sobie całe to pole chyba, nie? Skończę całe pole dzisiaj na odcinku? 8 minut jeszcze? Krz, krz, z tymi radio działa? Działa, działa, tylko trochę zagłusza, bo tak w tym kombajnie, nie? Mordę drzew w kombajnie, no. No, tężę. No więc co, skończysz dzisiaj to pole? Położysz wszystko już, czy jeszcze nie? No spokojnie, no. Tak, to zarobiście. Zaraz ten najdłuższy kawałek kończę, nie? I wtedy ten clean zostaje. A, clean jeszcze. No i fajnie. Ciekawy jestem, ile z tego właśnie będzie zboża, nie? Bo to naprawdę, to zawodzę się ciekawie, nie? To poletko. Dobra, tu sobie wysypiemy tą kulkę. Pasuje. Okej, okay. O, cześć Polski Patryk, witam serdecznie. Ostatnio się właśnie pomyliłem przy starcie streama. Pomyliłem cię z polskim rolnikiem. Ja też go się tak pomyliłem raz. Tak? No? Nie! Co? Nic, jechałem na poniesionym podmiaraku. Masakra. Dobra, zaraz sobie zamienimy. Upuścimy jeszcze raz. Człowiek... cały czas gdzieś tam albo nie podnoszę, a raz podniosłem i zapomniałem o nim, nie? O jest. Już działa, już leci. Ty, a pojedziesz mi wysypać, jak będziesz miał pełne przyczepy, będę miał pełne przyczepy, bo za chwilę będę się sypał, nie? Bo kombat za chwilę będzie ma 100%. No, mogę zaraz ten podjechać, ale to czekaj, jak ma... czekaj, przyczepa ma 100%, tak? Jedna? Jedna tak, i druga za chwilę też będzie 100%. Tak? A tu już sypałeś się tyle?
No. O kurwa. Poczekaj, zaraz tam powinienem wysypać się, nie? O matko. A teraz na głosu pojadę, kanapki jakieś przywiozę. Aż w sumie poza kanapki zaraz skończymy, nie? Aż nie, bo jeszcze no. Się do prasowania sporo, a to jeszcze potem na to malutkie pole. To zasyp na fulla i ja potem wysypię, nie? Wszystko. Ewentualnie może rozrzutnikiem po prostu pojadę, nie? Wezmę siuntkę i wszczepię rozrzutnik, nie? Spoko. Nie wiem, samobornika nie mamy na tym rozrzutniku, ale może nie. Poczekaj. Wrócę do siuntki. Już zapinam ten. Nie, te rusztowania są bardzo ładnie wyglądają. Mi się to mega podoba. Fajny klimacik tego jest. Super. Jak już niedługo to właśnie ogarniemy ten cały remoncik tych budynków, to będzie kozak, nie? Ale nierealnie te pasie. Stary, to dla ciebie to po prostu było cięcie w materiale, rozumiesz? Ja to wszystko robię pod roleplay. To było cięcie w materiale. Szczepę masz pełne, jakby co? W kombanie mam 11%. Okej. Okay. Już tutaj robię tylko z tego ten. Przyczepę. Aha, taka będzie tylko. Dobra, dwie płyty tylko będę mógł ogarnąć, nie? Aha. Czekaj, nie wiem czy... Dobra, też jakoś to inaczej ustawić? Aha, to jest to. Przyczepa. No chyba tak, nie? A ta też da radę? Nie, to się będzie przesypywać, nie? No bo to niech ta będzie. Siatka 4x4, a rozrzutnik 2,5 tony. Bo rozrzutnik był używany zanim wszystkie te akcje nadeszły, nie? Więc wiesz. Ogólnie tak rozrzutnik używamy tego z nakładkami, nie? Ale że mordę są ta szczątka, nie? Tak nie wiem, się za bardzo trochę. Zaraz, czy ja tam mam pojazdu sobie na 100%, czy mi się wydawało? Nie, dobrze wszystko jest. Tak, polski Patryk, oczywiście. Będzie rozrzutnik wymiany na pewno, nie? Tylko wiesz coś, nie teraz, bo aktualnie nie wiem jak wyjdę cenowo. Znaczy finansowo bardziej cenowo. Finansowo jak wyjdę na po prostu tej... tych właśnie remontach, nie? Bo jak się ogarnię, to myślę, że będzie lepiej. Ale póki co jeszcze tak jest trochę niepewnie, nie? Dobra. Gdzie ty jesteś ogólnie? Bo tu się właśnie podjeżdżam. Ja tu kończę za chwilę pole, wiesz? A, okej. Okay. Jeszcze tak dwa przejazdy i heja. A to już tak, finisz? No, no, no. To starczy ci tak miejsce, czy nie? No, spokojnie w kombajnie. No to... Ja tu wożę rozrzutnik, zdejmuję adaptery, klucze mi w rękach się palą, a ten mówi, że na spokojnie. To czekaj, ile tego mamy tu ogólnie? 6700 i tu dycha. 16700 i tam ile jeszcze masz? Czekaj, jeszcze ostatni przejazd ci powiem za chwilkę. Nie mogę z nim. Co nie mogę? Podnieś nogę i przez drugą nogę. Czy dobra, to ile tam masz teraz aktualnie? Czekaj, z dwie tony będzie? No, musimy poczekać na Krzysztofa informację. 1856 litrów. A, okej. Okay. Czyli jakieś 18 ton będziemy mieli. W sumie, ponad 18 ton z tego... Ej, 18 ton z takiego poletka to jest fest dużo. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. No to git, w sumie git. Dobra, ja tu już palidę objęłem te pół godziny odcinka. Zaraz tu sobie tylko jeszcze dokończę pracować. I wiesz co, to zrobimy tak, że nie wiem, wysypię tam się właśnie na ten rozrzutnik i zjedziemy sobie chyba, nie? Na gospo. No to. Bo tu jeszcze to sobie pewnie dokończę pod odcinkiem to wszystko pracować. Bo musimy sprasować wszystko i zjeść, więc trochę tego też będzie. A ta przepa też w ogóle fajnie się nią zwozi, więc zobaczymy sobie jak się jeździ. A Jezu, jeszcze pole, trzeba prasować tą dzierżawę tamtą, którą mieliśmy. Bo Jezu, też będzie dużo do prasowania. Ja już zjeżdżam wtedy klasą, nie? Na gospę. No, dobra. Wózek weź sobie podczep jeszcze, nie? A gdzie masz? A nie jest na gospo, tylko jest na 66 jeszcze pole. Pod mleczarnię. A, okej. No, też tam podjedź, bo tam też mamy do korzenia. A z wózkiem ty przyjechałeś, czy bez? Tak, przyjechałem z wózkiem, ale dobra, to jest sam bez wózka, nie? Okej. Albo może w sumie zabierz wózek? A gdzie stoi wtedy wózek? Nie zabierę, dobra, że jednak nie. Sorry. Zabiorę wózek 60, nie? Jak odczepię sobie rozrzutnik już potem, no, także na luzie. Dobra.
Jakoś sobie to jeszcze zrobię kółeczko, zajadę na koniec i pojedziemy sobie jeszcze MF-em zwieść cały zestaw, nie? Na gospo, żeby już tam też nie stał na drodze, na polu. Ile sypu z tego teraz pracuje? O, wiesz co, tu nie wiem akurat, nie? Tu chyba nie liczyliśmy za bardzo, bo mieliśmy takie trochę mieszanki, wiesz? W sensie z jednego pola braliśmy, z drugiego chyba też trochę przewodziliśmy, więc nie pamiętam w sumie. Dawno chyba też to pole kosiłem. Albo... No tak, w sumie dawno, no bo to było dla mnie kilka dni temu, dla was to jest ten odcinek po odcinku, nie? Więc ja już w sumie nie pamiętam, kiedy to było koszone, nie? Okej, zaraz będzie się trzeba wysypać. Dobra, ale myślę taki odcinek trochę dłuższy raz zrobić. No to jest spoko, nie? Bo więcej właśnie, jak mówię, prac na pewno będzie. I też odcinki są rzadziej, także dla was na pewno to spoko, bo coś tu wam jednak pokażemy, nie? Te słupy tak konkretnie wyglądają. Tak daleko, nie? Krzychu już siedzie. O, Krzychu wjeżdża na pole. No, więc tam też jest chyba pszenica, nie? To samo, jest zasiane. Tak, tak, tak. Strasznie, że pszenicy nie mamy. Czemu Masej nie pracujesz? Bo Masej stoi z przyczepami, wiesz? A ja tutaj mam akurat ogarniętą tą MTZ-cika, nie? Także wiesz, działamy sobie z każdym sprzętem po trochu. Też tak, żeby nie jeździć tylko wyłącznie jednym sprzętem czy coś, nie? Dobra, ja sobie na razie to zgaszę. Wszystko. Skończymy sobie na razie tak prosowanko na dzisiaj. Dobra, jeszcze bierzemy, idziemy po Masaja właśnie. Zajedziemy na gospo. Okej. Fajnie, fajnie mruczy, nie? No Masa to jest jednak bestia. Ogólnie to trzeba też będzie dokupić maszyn do Masaja samego, bo wiecie, tak na razie on ma tylko przyczepę i nic w sumie więcej. Na razie na jakieś pługi ogólnie myślałem, ale raczej zamiast pługu zdecyduję się na coś innego. I troszkę pójdziemy w jakieś maszynki takie trochę coś nowszego, nie? Żeby to tylko pasowało w miarę. No i raczej chyba jakiś siewnik, nie? Jakiś drugi siewnik by się przydał po prostu. Bo często tak, że Krzychu by sobie, znaczy no, Krzychu mógłby też siać ze mną, a na przykład nie może, by się nie zajęty. Więc zakupię sobie po prostu drugi siewnik i będziemy działać tak, że wiecie, na dwa pole wylecieć, nie? Więc na pewno byłoby lepiej. Ojej, nie wyrobię się, czekajcie. Więc na pewno byłoby tak lepiej, nie? Żebyśmy mogli sobie lecieć na dwa. Dzięki serdecznie Agroxevery za polowka i Orko. Witam serdecznie. Dobra. No co, zajrzę sobie na gospo. Tutaj. Jeszcze aby tylko to wszystko już potynkować i będzie cacę, nie? Dobra, gasimy. No i co? Tak to wygląda. Ja się patrzę akurat na gospie. Krzychu też to może zapraszam na gospo się tutaj tepnąć. Spoko. To się pożegnamy. Dzięki za uwagę, bliska. Mam nadzieję, że wam się ogólnie odcinek podoba. I napiszcie, jaki kolor właśnie tych blachy, bo będziemy sobie zrywać teren i dawać blachy. Jaki kolor ścian ma być na domku, jakby no i na całej zabudowie, nie? No, także dzięki za odcinek. Do kolejnych oczywiście zapraszam. Trzymajcie się, no i cześć. Pozdrawiam, pa pa. Cześć.